przyjaciele, chcecie powiedzieć o czymś trochę nie do końca popularnym, o kulturze posłuszeństwa. Ewangelia Marka, 7 rozdział. Ewangelia Marka, 7 rozdział. Od 25 do 30. Lecz niewiasta, która miała ducha nieczystego, skoro usłyszała o nim, przybiegła i padła mu do nóg. A niewiasta ta była Greczynką, rodem z Syrofenicji, i prosiła go, aby wypędził demona z córki jej. A on rzekł do niej: pozwól, by wpierw nasyciły się dzieci, bo niedobrze jest zabierać chleb dzieciom i rzucać szczeniętom. A ona odpowiadając rzekła do niego: tak, panie, wszakże i szczenięta jadają pod stołem z okruchów dzieci. I rzekł do niej: dla tego słowa idź, demon wyszedł z córki twojej. A gdy wróciła do domu swego, znalazła dziecko leżące na łożu, a demona nie było. Zauważyliście, co się stało? Ona przyjęła pozycję poddania. Ona padła do jego nóg. Przyjęła pozycję poddania. Wtedy, kiedy ona przyjęła pozycję poddania, demon wyszedł. Wiara, którą ona uwolniła, była ściśle związana z tym, że ona wiedziała, kto to jest. Ona wiedziała, że to jest Mesjasz. Ona to wiedziała. To nie była Żydówka. Ona nie znała pism. Rozumiecie? Ona była Greczynką z Syrofenicji. To jest pokazane, że skąd ona pochodziła. Ona nie była częścią narodu żydowskiego. Rozumiecie? To nie była Żydówka. Co ona zrobiła? Ona padła mu do nóg. Do nóg mu padła. Ona nie stanęła przed nim w swojej arogancji. Nie powiedziała: ty musisz. Bo on nic nie musiał w stosunku do nieżydów. Żydzi mieli prawo przyjść do niego i powiedzieć: ty musisz. Dlatego, że Żydzi mieli obietnicę Jahwe, ale ona nie miała żadnej obietnicy. Pamiętajcie, jest to czas, kiedy Jezus nie jest ukrzyżowany, kiedy nie wstał z martwych, kiedy nie poszedł jeszcze do nieba, a Duch Święty nie jest dany. Ludzie dzielą się na dwie kategorie: Żydzi i nieżydzi. Żydzi mają obietnicę, nieżydzi mają figę z makiem. Jedyny naród na ziemi, który ma informację o Bogu żywym, to są Żydzi. Rozumiecie? Każdy inny człowiek to jest człowiek, który musi sam osobiście dodrapać się do prawdy, a Żydzi wcale nie są tacy chętni w tamtym okresie czasu, tak? Żeby wszystkich wpuszczać do siebie. Stać się Żydem i wejść w system życia synagogi, to nie było takie hop-siup. To nie każdy mógł przyjść, zapukać i powiedzieć: ja też chcę tak. Niekoniecznie. Niekoniecznie. Prawdą jest to, że to było bardzo trudne. To trzeba było się wrzenić albo poddać się określonej formule, gdzie było obrzezanie, gdzie były w ogóle różnego rodzaju rzeczy z tym związane. A dla kobiet to w ogóle było bardzo trudne, a szczególnie dla samotnych kobiet. To już w ogóle, rozumiecie, dramat. Ale ona jest tak bardzo zdeterminowana, że ona szuka prawdy. Ona szuka prawdy na własną rękę. I coś wam powiem. Bóg kocha ludzi, którzy szukają prawdy. Są nadrzędne duchowe zasady. Kto puka, temu otworzą. Kto szuka, ten znajdzie. Żyd czy nie Żyd? Kobieta czy mężczyzna? Ona szuka i puka, chociaż nie wie, że szuka i puka. Ona jest zdeterminowana, jest Greczynką. Ona wierzy w Panteon bóstw.
tak jest wychowana. Ale dowiaduje się, że jest jakiś Jezus. To nie jest Zeus, to nie jest Posejdon. Tak? Kto to jest? Ona zaczyna dłubać. I ona się dodłubuje do tego, że to Mesjasz. I ona prostym aktem wiary to przyjmuje. Prostym aktem wiary. Ona nie ma nic. Nic. Powiem więcej. Ona przychodzi, a on, wiecie co robi? Sprawdza, czy na pewno ona nie ma nic. Mówi, nie dajemy szczeniętom, dajemy dzieciom. Wiecie, co on zrobił? Nazwał ją suką. W domu zdemonizowane dziecko. Ona się dodłubuje do osoby Mesjasza, a ten ją przeklina. I mówi, psom nie dajemy. Co ona robi? Ona pada do jego nóg. Ja chcę wam mówić o kulturze posłuszeństwa. O tym, czym jest realne uniżenie się. Uniżenie to nie jest poniżenie. Uniżenie to jest akt posłuszeństwa. To kropka nad i w twoim posłuszeństwie. Zobacz. Ta sama Ewangelia Marka, 7 rozdział od 21 do 22. Albowiem z wnętrza serca ludzkiego pochodzą złe myśli, wszeteczeństwo, kradzieże, morderstwa, cudzołóstwo, chciwość, złość, podstęp, lubieżność, zawiść, bluźnierstwo, pycha, głupota. Wszystko to złe pochodzi z wnętrza i kala człowieka. Niepoddane serce to jest siedlisko zła. Niepoddane serce to siedlisko zła. Cokolwiek się nie poddaje Bogu, jest siedliskiem zła. Można być odrodzonym z Bożego Ducha człowiekiem, ale kiedy nie poddaje się Bogu w jakiejkolwiek dziedzinie, to ta dziedzina jest z gruntu otwarta na zło, czyli na demoniczne siły. Ludzie sobie bagatelizują i mówią, to nie jest ważne, ale to jest ważne. Coś, co nie jest poddane, to jest siedlisko zła. Tam musi się pojawić jakieś zło, wcześniej czy później, ponieważ rzeczywistość nie znosi próżni. Rozumiecie? Nie ma opcji, żeby tam się nie pojawiło. W Ezechiela 11:19 czytamy o tym, że Bóg dał nam nowe serce. Dlaczego zatem tak trudno jest poddawać się? Izajasz 1:19-20 mówi tak. Izajasz 1:19-20 mówi tak. Jeżeli zechcecie być posłuszni, podkreślam słowo zechcecie, z dóbr ziemi będziecie spożywać, lecz jeżeli będziecie się wzbraniać i trwać w uporze, miecz was pożre, bo usta Pana tak powiedziały. Ludziom się wydaje, że jak są w epoce łaski, to takie rzeczy ich nie dotyczą. Nas miecz nie pożre. To nie dotyczy żadnej epoki. To nie są wersety związane z epoką prawa czy łaski. Pismo Święte jest różnorakie. Tam są różne rzeczy. I ten element, który przed chwileczką przeczytałem, on nie dotyczy
ani epoki prawa, ani epoki łaski. To zasada duchowa. Zasada duchowa. Rozumiesz? Takie kilka elementów z takiej duchowej tablicy Mendelejewa. To są takie pierwiastki duchowe. Jeżeli zechcecie być posłuszni, czemu posłuszni? No czemu dzisiaj jest posłuszny, ma być posłuszny człowiek? Prowadzeniu Bożego Ducha. Proste. Zasadom, które Duch Święty ustanawia. Proste. Jeśli temu będziesz posłuszny, z dóbr ziemi spożywał będziesz, czyli realnie tu na ziemi będziesz szczęśliwy. Realnie, nie teoretycznie. Teoretycznie to wszyscy jesteśmy szczęśliwi. Teoretycznie. Rozumiecie? Teoretycznie każdy kamień jest dziełem sztuki. Tylko ma kupę zbędnych kawałków. Rzeźba jest w każdym kamieniu. To proste. Trzeba tylko pousuwać zbędne kawałki. Ale to jest teoria, że każdy kamień jest dziełem sztuki. Tak? Bo trzeba go wyrzeźbić. My nie możemy podchodzić filozoficznie do życia. Rozumiecie? Teoretycznie każdy z nas może być sportowcem. Teoretycznie. Praktycznie tylko niektórym chce się dupę ruszyć. Teoretycznie. Mamy potężne talenty od Boga. Teoretycznie. Tak? W praktyce, tak? Jest dramat, jeżeli chodzi o uwalnianie swojego potencjału. Przecież to wiecie. Teoretycznie wszyscy mamy dostęp do darów Ducha Świętego. Tak? Praktycznie niewielka ilość Kościoła porusza się w realnej mocy. A więc jest wielka różnica między teorią a praktyką. Teoretycznie jesteśmy wszyscy szczęśliwi. A w praktyce jest napisane tak, jeżeli zechcecie być posłuszni, z dóbr ziemi spożywać będziecie. Lecz jeżeli będziecie się wzbraniać i trwać w uporze, miecz wasz pożre, bo usta Pana tak powiedziały. Usta Pana tak powiedziały, to jest koniec, kropka. To nie Pan cię pożre. Rozumiesz? To nie Pan na ciebie ześle śmierć. To nie Pan na ciebie ześle patologię. To nie Pan cię przeklnie. Nie Pan. Tu nie jest tak napisane. Miecz was pożre. Nie Pan was pożre. To znaczy, że jeżeli my będziemy wzbraniać się przed byciem posłusznymi, tak, to diabeł nas rozjedzie, nas świętych Bożych i spędzimy na ziemi, tak, dramatyczne chwile. A potem pójdziemy do nieba i nie dostaniemy nagrody jeszcze. Rozumiesz? No to jest żałosne. No to żałosna rzecz. Nie dosyć, że na ziemi przeżył katastrofę, tak? To katastrofa jest być nieposłusznym. Nieposłuszny chrześcijanin to jest katastrofa. Ani sobie nie pogrzeszy prawidłowo, bo cały czas mu sumienie brzęczy w środku. Nie może se pogrzeszyć normalnie. Rozumiesz? Nie może się normalnie upić, naćpać, cudzołożyć normalnie, jak każdy porządny obywatel piekła. Nie może tego zrobić, bo go sumienie gniecie. Co to za grzeszenie na pół gwizdka? Co to w ogóle jest? Po co to robić? Wódka nie smakuje, koks jakiś słaby. Rozumiesz? Człowieku, wszędzie ci daleko. Daleko ci do rozkoszy sprzed nawrócenia. Jeszcze nie spotkałem chrześcijanina, który powiedziałby do mnie tak, Artur, po moim odrodzeniu duchowym, tak, miałem lepszy power, jeżeli chodzi o grzech, niż wcześniej. Nie. Zawsze przychodzą przygaszeni tacy jacyś. Rozumiesz? Chrześcijanin nieposłuszny to żałosny człowiek. Żałosny. Dlatego, że masz odrodzonego ducha i nie jesteś w stanie rzucić się w wir grzechu. Nie umiesz już tego zrobić. Musisz się cholernie zapierać swojego w ogóle żywego sumienia. Rozumiesz? Trudne to jest.
Trudno żyć w tym świecie, jak się jest narodzonym z Bożego Ducha. Trudno mieć kolegów, przyjaciół. Rozumiesz, o co chodzi? Trudno. Wcześniej było z nimi fajnie, wierzyłeś im w to, co mówili, teraz nie wierzysz im, bo wszyscy kłamią. Idziesz z nimi, proszę ciebie, na drinka, wchodzisz do baru, siedzisz, patrzysz im w oczy i w jednym widzisz Belzebuba, w drugim jakąś inną łajzę. Jak się z nim napić teraz, rozumiesz? Co to w ogóle z nim zrobić? Gdzie z nim iść? Co to w ogóle? Jak się z nim zaprzyjaźnić? Okej? Okay? Co to jest? Nic to nie jest. Nie masz z tym światem nic wspólnego i nie możesz w tym świecie popłynąć. Z drugiej strony, oporny chrześcijanin, tak? On się zapiera jak dziki osioł przed posłuszeństwem Bożym prawdom. Nikt nie będzie mną manipulował, nie będzie mną sterował, nikt mi nic nie będzie kazał. Ty debilu. Z czym ty masz problem? W ogóle ja nie mam problemu, że ktoś mi coś każe. Jak mi głupiec coś każe, to ja mam problem. Głupie rzeczy, jak mi ktoś coś mówi, wiesz o co chodzi. A mędrca to jestem w pierwszej chwili w stanie usiąść u jego stóp i siedzieć u stóp mędrca. Ja u głupka nie będę siedział. Ja u głupka to na barana nie będę siedział, bo mi przejdzie górą. Rozumiesz? Ja od głupków to z daleka się trzymam. Ale ja kocham być posłusznym prawdzie. Prawda jest prawda. Bo ja mam napisane, że jak ja będę trwał w uporze, to mnie miecz pożre. Rozumiesz, o czym ja mówię? To jest bardzo ważna rzecz. Te słowo, jeżeli zechcecie, jest wielkim problemem, bo bycie posłusznym wymaga decyzji. Trzeba chcieć. Ludzie się modlą i mówią, Panie, pomóż mi być posłusznym. Nigdy się tak nie módl. Bo tak się modlą przewrotni ludzie. Jak się tak modliłeś, jak się modliłeś o to, żeby być posłusznym, to przyjdź dziś do Boga i powiedz, Panie, oczyszczam się z demonicznych sił przewrotności. On ci nie pomoże być posłusznym. Nie wiem, czy mnie rozumiesz. Coś ci powiem. On nie pomógł Adamowi i Ewie być posłusznymi. Nie pomógł. Od samego początku on nikomu nie pomógł być posłusznym. On nikomu nie pomógł go kochać. On nikomu nie pomógł go wybrać. Wiecie dlaczego? Bo to się kłóci z jego filozofią wolności człowieka. Człowiek ma prawo nie wybrać Boga. Człowiek ma prawo odrzucić wszystko, co Bóg proponuje. Od zbawienia wiecznego, tak? Po każdą formę błogosławieństwa, kiedy już zbawienie przyjmie. Można odrzucić uzdrowienie, odrzucić uwolnienie. Rozumiesz? Dzięki Bogu za duchowe odrodzenie. Bo gdyby duchowe odrodzenie było na poziomie przyjęcia jak daru, rozumiesz? To wielu by odrzuciło też w ogóle swoje zbawienie. Wielu by to zrobiło. Bo to głupie ludzie są. Ludzie. Gatunek taki. Platon mówił, to taki rodzaj zwierząt. Rozumiesz? Ten rodzaj. Chodzi o to, że decyzja o posłuszeństwie to twoja decyzja i nikt ci w tym nie może pomóc. Musisz wyrobić sobie kulturę posłuszeństwa. Kulturę. Nie kulturę tego, że ktoś cię będzie trzymał jak konia za uzdę. Rozumiesz? Pastorze, trzymaj mnie, aż mi się będzie wędzidło wbijało w usta. Mocniej, pastorze! Mocniej! Trzymaj mnie! Liderzy w kościele nie są po to, żeby trzymać ludzi za uzdę. Rozumiecie? To nie po to. Ja w życiu bym nie chciał w ogóle trzymać kogoś za uzdę, bo ja się nie nadaję do takiego czegoś. Mnie nigdy nikt za uzdę nie trzymał.
Mnie nigdy nikt wędzidła nie wsadził. Mnie nigdy nikt nie powiedział, będę cię trzymał i będę cię pilnował. Ja od 2001 roku podjąłem decyzję, że będę się rozwijał w posłuszeństwie wobec Boga. Czy to mi przychodziło łatwo? Absolutnie nie. Ja nie wiem, czy komukolwiek to łatwo przychodzi. Ponieważ tutaj krok po kroku, tak, przebijamy się przez formuły kłamstwa, demoniczne formuły kłamstwa i wybieramy prawdę. To jest jakaś droga. To jest coś, co jest opresjonowane przez diabła. Diabeł broni tego. On broni tego. Rozumiesz? Słowo Boże mówi, jarzmo moje jest lekkie. Niektórzy w ogóle myślą, że to oznacza, że każdy wybór w jego życiu to będzie taki. Ale jarzmo to jarzmo. Ty w ogóle widziałeś jarzmo? Ty w ogóle idź sobie i zobacz jarzmo. Te słowo, jarzmo moje jest lekkie, to w ogóle nie oznacza, bo widzicie, to są nasze właśnie chore tłumaczenia, że to jarzmo jest lekkie, że to ten kawał kloca wyrzeźbionego jest lekki. Nieprawda. Tu chodzi o to, że ty jesteś tak silny, że to dla ciebie jest lekkie. Kiedyś, przyjaciele, jak ja myślałem, że podniosę 100 kg na ławce, wiecie, co to dla mnie było kiedyś 100 kg? Ojejku. Dzisiaj wchodzę na siłownię, 100 kg to ja na rozgrzewkę zakładam. Ja się rozgrzewam setką teraz. Rozumiesz? Dzisiaj tak mam. Wchodzę, rozgrzewam się setką, dopiero przychodzę do treningu. Co ja zrobiłem? Doszedłem do tego. To nie było proste. I co się stało? Wzmocniłem się. Powiem krótko. Sztanga 100-kilogramowa dziś dla mnie jest lekka, ale ona dla mnie jest lekka. Wiecie, dlaczego ona dla mnie jest lekka? Dlatego, że ja jestem silny. Jarzmo Chrystusowe jest lekkie dla ludzi posłusznych. Dla nieposłusznych ono nie jest lekkie. Jak chrześcijanin nie chce być posłuszny, to jarzmo Chrystusowe, czyli zasady Boga, przygniotą go do ziemi, jak psa Pluto. Będzie zgnieciony. Każda rzecz będzie trudna dla niego. Uwierzenie o najdrobniejszą sprawę będzie trudne. Tak mi trudno wierzyć, tak mi trudno wierzyć. Ja mówię, człowieku, bo ty jesteś uparty. Uparty jak muł. Bo nie chcesz zastosować prostej metody. Mój znajomy, jeszcze raz wrócę do siłowni, który jest kilkakrotnym mistrzem w wyciskaniu na ławce, to jak do niego ktoś przychodzi, to on uczy bardzo prostej rzeczy. Mówi, słuchaj, tam są takie małe kółeczka, kilo 25 jedno. Co trening dokładaj tylko kilo 25 na jedną stronę. Po pewnym czasie będziesz zadziwiony, że uniesiesz 200 kg. To się nazywa progresywny rozwój. Ale tacy, którzy do niego przychodzą, są w mniejszości. Większość tam przychodzi. Wyglądają jak 42 numernici. I oni tam się kładą pod te sztangi i oni zakładają taki ciężar, że nie powinni tego nigdy założyć i oni to rwą. Rozumiesz? Robią sobie kontuzje, niszczą sobie ciało. Okej? Okay? Oni nie robią to, co on powiedział. Oni zakładają po 10 kilo dodatkowo. On powiedział kilo 25. Co trening? Za kilka lat uniesiesz 200. Jarzmo moje jest lekkie. Dla kogo? Dla posłusznych. Dla nieposłusznych jest cholernie ciężkie. Chodzenie z Bogiem dla nieposłusznych jest bardzo ciężką robotą. Życie w łasce jest bardzo ciężkie dla ludzi nieposłusznych. Ciągle im coś nie wychodzi, chociaż wszystko w ogóle mają w Chrystusie. Ciągle mają z czymś problem. Ciągle w ogóle ludzie są przeciwko nim. Ciągle w ogóle coś mają. Dlaczego?
bo się wzbraniają przed byciem posłusznym. Oto jedyny powód. Jedyny powód. Rozumiecie, ludzie? Jak można diabła nie pokonywać w swoim życiu? Co to znaczy w ogóle diabła nie pokonywać? A kto to jest diabeł? No kto to jest diabeł? Czy to jest wypierdek? Jak można nie pokonywać diabła? Co to w ogóle jest, nie pokonać diabła? Ale jak jesteś nieposłuszny, to ty nie będziesz pokonywał diabła, tylko diabeł będzie pokonywał ciebie. Bo diabeł jak widzi nieposłusznego, to mówi: mój chłopak, moja dziewczyna, kurczę, ja jestem nieposłuszny, on jest nieposłuszny, razem jesteśmy nieposłuszni, taki zbiór wspólny. Razem jesteśmy przeciwko Bogu. On bezbożny, ja bezbożny. Rozumiesz? Znalazł swój swojego. Wszystko się rozwija według swojego rodzaju. Nawet nie wiesz, kiedy śpisz z diabłem. Nawet nie wiesz, kiedy. Rozumiesz? Potem jest zdziwiony jesteś. O, diabeł jest w moim życiu. No pewnie, że jest w twoim życiu. Bo jesteś nieposłuszny. No ja myślałem, że będzie inaczej. Aha, myślałeś, że będzie inaczej, człowieku. O religii myślałeś. O religii. Jakąś religię, chrześcijańską religię sobie wymyśliłeś. Ostatnio w ogóle czytałem w internecie taki fajny opis, jak różne religie podchodzą do tematu wdepnięcia w gówno. Różnie, tam nie pamiętam już wszystkich w ogóle było bardzo ciekawe w ogóle, wiesz, tam jakiś na przykład, nie wiem, buddyzm, ktoś wchodzi w gówno, buddyzm na przykład pyta, czy aby na pewno wszedłeś w gówno. Na przykład ateizm, który też jest religią, bo to też jest, mówi, że gówna nie ma. Protestantyzm, tak? Zbyt mało pracujesz nad sobą, dlatego wdepnąłeś w gówno. Katolicyzm, wdepnąłeś w gówno, bo jesteś grzesznikiem. Rozumiesz? Że w ogóle cały panteon religii, w ogóle wie, to było mega, wiesz, żeś mi tam to zniknął, tak przeczytałem. Mówię, ale numer. Jeżeli szukałeś lajtu, to szukałeś religii. Bo chrześcijaństwo, ono się opiera na relacji, w której objawiasz swoją miłość do Boga przez to, że jesteś Mu posłuszny. I nie dlatego, że ktoś bat trzyma nad tobą, tylko on właśnie zdjął bat. Zobacz, co on zrobił. To jest w ogóle mistrzostwo świata. Narodziłeś się z Bożego Ducha. Już nigdy nie pójdziesz do piekła. Bat z ciebie jest zdjęty. Rozumiesz? Bat zdjęty. Bat jest zdjęty. I teraz proszę, bądź posłuszny bez bata. Bez bata być posłusznym. Bez bata! Już nie ma bata prawa nad tobą. Już nie ma bata śmierci. Już nie ma bata, który mówi w ogóle, że zginiesz w piekle, jak nie będziesz posłuszny. Bóg mówi, nie zginiesz w piekle, bo mój Syn, Jezus Chrystus, umarł za twoje grzechy i idziesz do nieba ze względu na Niego, a nie ze względu na siebie. Wybrałeś Jezusa, klamka zapadła, dziękuję bardzo, jesteś święty, idziesz do nieba. Czy zechcesz być posłuszny? Wow! Nikt mi nie przyleje za nieposłuszeństwo? Nie? Nie z mojej strony, mówi Pan. Ja nie mam w ogóle nic wspólnego z tym, żeby karcić cię za jakiekolwiek twoje nieposłuszeństwo. Nie. Czy zechcesz być posłuszny? Ja uznałem posłuszeństwo za moją osobistą sprawę. Mnie nikt nie rozlicza z posłuszeństwa. Ja nie idę do Boga i nie przedstawiam Mu listy bycia posłusznym. Rozumiesz, moich posłusznych uczynków? Absolutnie nie. Życie w miłości, ludzie, polega na tym, że bierzemy odpowiedzialność na poziomie posłuszeństwa. Kocham, więc jestem posłuszny. Proste. Kocham, więc jestem posłuszny. Ja nie wiem, czy można prościej. Kocham, więc jestem posłuszny. Co to znaczy, że ja się muszę... Ludzie, ja w różnych rozmowach z ludźmi, jak ja się muszę przebijać, ja komuś coś mówię, a ktoś mnie swoje. Ja mówię, kurczę, mówię, jaki żeś uparty osioł, no. No weź się ugnij. Czego ty bronisz? Co ty w ogóle masz, że tak się bronisz? Nic nie masz. Gdzie taki artykuł napisałem o obrońcach wiedzy.
Nieraz spotykam, bardzo często spotykam się z ludźmi, oni bronią swojej wiedzy. Mają wiedzę, jakoś bronią. Czego się bronisz? Czego ty się bronisz? Boisz się, że cię zabiorę tą wiedzę? Tak się ta wiedza do niczego nie przydaje, bo nie jesteś posłuszny nawet tej wiedzy, którą masz. Żebyś ty był posłuszny tej wiedzy. Żeby katolicy katechizm zaczęli przestrzegać, to by się ponawracali. Wiecie o tym? Normalny, przeciętny, nominalny katolik w naszym kraju. Żeby on wziął w ogóle katechizm i żeby w ogóle się zastosował. Ale on się nie zastosuje. A po cholerę on się ma zastosować? Podobno co? Ludzie, nie ma takiego czegoś, że jak ktoś szuka Boga, to go nie znajdzie. Wiecie, dlaczego na przykład ludzie tkwią w różnych religiach? Czemu na przykład ktoś jest buddystą i on się nie nawraca? Wiecie dlaczego? Bo on nie szuka Boga, ten buddysta. Nie szuka Boga. On czegoś tam ma, jakąś filozofię. Bo jak on by Boga szukał, to on by się nawrócił. Muzułmanin, jakby szukał Boga, to by się nawrócił, czytając Koran. I tak jest po całym świecie. Czyta Koran, o, się nawrócił. O Jezusie przeczytał, dowiedział się paru rzeczy, przyjął przez wiarę, dziękuję bardzo. Koniec. Nie szukają Boga. Nie są posłuszni prostym prawidłom, które są. I ludzie odrodzeni z Bożego Ducha też opierają się i trwają w uporze. Po co? Trzeba wyrobić sobie kulturę posłuszeństwa. Kulturę. Pierwsza Królewska, 3 rozdział. Trzy, 11-13. To też rzekł Bóg do niego, dlatego, że o taką rzecz prosiłeś, a nie prosiłeś mnie dla siebie, ani o długie życie, ani nie prosiłeś dla siebie o bogactwo, ani nie prosiłeś o śmierć dla twoich wrogów, lecz prosiłeś o rozum, aby umieć być posłusznym prawu. Przeto uczynię zgodnie z twoim życzeniem, oto daję ci serce mądre i rozumne, że takiego jak ty jeszcze nie było przed tobą i takiego również po tobie nie będzie. Oprócz tego daję ci to, o co nie prosiłeś, a więc bogactwo, jako też sławę, takiego jak ty męża nie będzie między królami po wszystkie dni twoje. O co on prosi, Salomon? On prosi o mądrość, aby być posłuszny prawu. Co to jest za informacja dla nas? Ta informacja pokazuje nam, że kiedy my do Boga przychodzimy w temacie posłuszeństwa, to otwiera się przed nami potężny sukces. Rozumiecie to? Prosił o rozum, aby być posłusznym. Posłuszeństwo jest ponad długim życiem, ponad bogactwem, ponad wolnością. Posłuszeństwo jest ważniejsze niż długie życie, bogactwo i wolność. Bo kiedy człowiek zaczyna być posłuszny, to długie życie, bogactwo i wolność przychodzą jako dodatek i przyjść muszą. Skupianie się w ogóle na rzeczach podrzędnych to głupota. Trzeba się skupić na rzeczach nadrzędnych. Chcesz długiego życia, bogactwa, wolności? Zajmij się rozwojem posłuszeństwa w swoim życiu. Posłuszeństwa. Ty się zajmij tym, co ważne. Ty się posłuszeństwem zajmij. Posłuszeństwo dowodzi tymi trzema elementami. Ono jest zapoczątkowaniem, ono je odpala. To posłuszeństwo odpala długie życie, bogactwo i wolność. W każdym aspekcie. To w wyniku posłuszeństwa one przychodzą do życia człowieka. W wyniku posłuszeństwa. Księga Nehemiasza 9:17. Księga Nehemiasza 9:17 mówi tak. Uchylali się od posłuszeństwa, nie pomnąc na cuda, jakie uczyniłeś
z nimi. Owszem, usztywnili swoje karki i wpadli na pomysł, aby wrócić do swojej niewoli w Egipcie. Ale Ty jesteś Bogiem odpuszczenia, miłosiernym i litościwym, cierpliwym i wielce łaskawym, więc ich nie opuściłeś. Nieposłuszeństwo wprowadza w niewolę. Oni byli nieposłuszni i zrodziła im się myśl czego? Powrotu do Egiptu. Nieposłuszeństwo powoduje, że ludzie Boży zaczynają wracać do świata. Rozumiecie, jaki to jest patent diabelski? Przychodzą światowe metody myślenia, światowe koncepcje, światowe rozwiązania. Ja potem do ludzi mówię, a przecież to jest świat. A on do mnie mówi, ale ja jestem wolny w Chrystusie. On jest wolny w Chrystusie. I ja już nie mam nic do powiedzenia wobec tego człowieka, bo przecież on jest wolny w Chrystusie. On jest tak wolny w Chrystusie, że on już nie widzi tego, że on jest nieposłuszny i w wyniku nieposłuszeństwa on się zwraca do zasad światowych. Rozumiesz? Że funkcjonuje jak świat funkcjonuje. I on jest wolny w Chrystusie. On ma na to prostą odpowiedź dla mnie. Nieposłuszeństwo wprowadza w niewolę. Decyzja o nieposłuszeństwie niweluje nawet manifestację Bożych cudów. Jeżeli w życiu chrześcijanina manifestowały się Boże cuda, potężne rzeczy się manifestowały, a później ów chrześcijanin wchodzi w akty nieposłuszeństwa, to on zapomina o cudach. Jemu to z głowy wylatuje. Już zapomniał. Rozumiecie? To tak działa. Taka decyzja to jest głupota i prowadzi do zaciemnienia w sferze postrzegania otaczającej rzeczywistości. Ludzie nieposłuszni to ludzie zaciemniali, ogłupiali, broniący swoich praw, które są głupie, światowe, rozumiecie? I jeszcze podkładają pod to ci ludzie, którzy ich bronią, doktryny różne. I mówią, jestem wolny, wszystko mi wolno. Zapominają o dalszych sformułowaniach, ale nie wszystko przynosi ci korzyść. Nie wszystko. Możesz to robić, tylko jeśli nie ma z tego korzyści, to dlaczego ty to robisz? Jesteś psychopatą? W ogóle o co chodzi? Nie przynosi ci coś korzyści. Któregoś razu siedziałem, żarłem słodycze, normalnie w tym moim systemie diety i tak sobie siedzę, żrem i taka myśl mi przychodzi do głowy. Jestem chyba psychopatą. Taką myśl miałem. Mówię, kurczę, dbam o siebie, zapieprzam człowieku jak dziki bawół, piję jakieś człowieku dziwne rzeczy, smakujące jak tynk ze ścian. Rano miele człowieku, wszystko w jakąś breję koloru kupy. Rozumiesz, o co chodzi? Ćwiczę, żelazo dźwigam, a teraz siedzę i żrem to. Mówię, normalnie psychopatia do mnie puka. Rozumiesz? No mówię, szok. Jakie to proste, mówię, jest zostać psychopatą. Robię coś, co mi szkodzi. Dlaczego ja to robię? No rozumiecie, o co chodzi? Cóż za szaleństwo. Dlaczego? Bo byłem nieposłuszny. Przyszedłem do Boga i powiedziałem, wiecie, co powiedziałem? Boże, przepraszam Cię. Jestem Twoją świątynią. Dajesz mi mądrość do tego, aby się zdrowo odżywiać, aby ćwiczyć, aby moje ciało jak najdłużej nosiło Twojego ducha, a ja jestem nieposłuszny. Ja wiem, że ta rzecz, ona mi nie zaszkodzi. Ale ja rozwalam sobie kulturę posłuszeństwa. Słabnę przez to. Nie chcę słabnąć. Zmiłuj się nade mną. O, to są takie moje modlitwy. Ja też pokazuję, jak ja życie swoje prowadzę. Mogę żreć, to nie o to chodzi. To nie w ogóle nie sprawa, czy wolno, czy nie wolno. To sprawa jest taka, że coś mi szkodzi. Ludzie chodzą w relacjach, które im szkodzą. Wchodzą w związki, które im szkodzą. Wchodzą w działania finansowe, które im szkodzą.
ale machają ręką, mówi, jestem pod łaską. Jesteś w dupie diabła. I wołaj teraz w innych językach, bo on pierdzi teraz, nie słyszysz swojego umysłu. W takim miejscu jesteś. Właśnie. Nie słyszysz swoich myśli nawet. Nie mów mi, w czym ty jesteś. Nie filozofuj. Bo to filozofia. Jestem zbawiony. Jesteś zbawiony. Widzę, że jesteś zbawiony. Tylko od czego ty jesteś zbawiony? Właśnie. Diabła w ogóle nie obchodzi nasze odrodzenie duchowe. Rozumiecie to? Diabeł ma tak wywalone na to, czy jesteś odrodzony, czy nieodrodzony. Ty myślisz, że odrodzenie duchowe w ogóle cię w jakikolwiek sposób chroni, jeżeli ty nie jesteś posłuszny zasadom duchowym? No weź. Przed czym cię ono chroni? No przed piekłem cię chroni, to jedynie przed czym cię chroni. A przed żadnym innym dotknięciem szatana cię nie chroni. No weź. Szatan tak samo sobie będzie igrał z odrodzonym z Bożego Ducha, jak i z nieodrodzonym. Co to? Nawet z odrodzonym to lepiej. Bardziej dla niego perwersyjne. O, dojeżdżam dziecko Boga. Rozumiesz? Nie mogę się zemścić na Jahwę, pojadę z jego dzieckiem. Szok. To przykre. Przypowieści Salomona 29:15 mówią tak. Rózga i karcenie dają mądrość, lecz nieposłuszny chłopiec przynosi wstyd swojej matce. Nieposłuszeństwo przynosi wstyd, a wstyd pociąga za sobą poniżenie. Nieposłuszeństwo przyniesie wstyd do życia człowieka zawsze, a wstyd pociągnie za sznurki poniżenia i życie takiego człowieka stanie się życiem poniżonym. Ludzie nieposłuszni to ludzie żyjący w poniżeniu. Rozumiecie? Tak to działa. U Izajasza, jak czytaliśmy, 1:19, to, że posłuszeństwo jest wyborem, to musi być dla nas w ogóle jak dzwon w głowie, czyli ja mogę wybierać za każdym razem, czy będę posłuszny, czy nie będę. Moim zasmarkanym obowiązkiem jest znać duchowe zasady, mieć bliską relację z Ojcem, słuchać Bożego Ducha i teraz decydować, że będę temu posłuszny. Ja zacząłem decydować, że będę posłuszny. Czy się modliliśmy, dostaję informację od Boga, modlę się, w ogóle dostaję informację, dostaję pewne obrazy. Ja natychmiast już decyzję podejmuję. Ja już miałem plan, już mam plan. Ja już mam plan. Ja już dzisiaj z tego naprawdę wychodzę z planem. Zaraz ten plan wejdzie w życie. Zaraz z niektórymi z was się tym planem podzielę, bo sam go nie zrobię. I zaraz już ten plan wejdzie w życie. Ja nie będę czekał, aż to we mnie dojrzeje, aż się dowiem, czy to od Pana, czy nie od Pana. Ja się dowiem, czy to jest od Pana, czy nie od Pana. Rozumiesz? W trakcie, jak to będę robił. Rozumiesz? Zaraz się dowiem. Na dzisiaj nie mam żadnych wątpliwości, że jest to od Pana. Zamierzam to wprowadzić w życie. Koniec, kropka. Ja wolę się pomylić, niż okazać nieposłuszeństwo. Rozumiecie, o czym ja mówię? Ja wolę za szybko biec, niż siedzieć na miejscu. Ja wolę. Ja wolę, żeby mnie Bóg zatrzymał. Rozumiesz? Niż mam kwitnąć sobie w jakimś miejscu bez ruchu. I czekać na poruszenie Pańskie. Ja nie czekam na poruszenie Pańskie. Ja mam z Panem dobrą komitywę. Ja do końca nie wiem, gdzie się Pan kończy, a ja zaczynam. Ja nie wiem. Już straciłem orientację po tylu latach. Gdzie Pan, gdzie ja? Chyba jakoś przestała być różnica. Posłuszeństwo jest moją kulturą. Ja nie opracowałem. Ja jak byłem złodziejem, słuchajcie, to ja miałem, a jakie ja miałem metody? Bo ja nie byłem takim złodziejem głupim. Ja byłem mądrym złodziejem. Bo ja nie robiłem spontanicznych przestępstw.
Ja w ogóle nie wiem, o co chodzi ze spontanicznym przestępstwem. Ja nigdy nie popełniłem spontanicznego przestępstwa, jakiegoś takiego, jeżeli chodzi o pieniądze, nie? To dla mnie było dziwne. Ja musiałem mieć wszystko zaplanowane konkretnie od A do Z, człowieku, rozpisane, rozrysowane. I co najlepsze, żadna z tych rzeczy nigdy nie runęła, którą ja zaplanowałem. Nigdy w życiu, nigdy nie siedziałem 5 minut za to, co ja zrobiłem. Zawsze siedziałem przez moją impulsywność. Ja przez impulsywność siedziałem. Tak? Przez nic więcej. I przez to, że się otoczałem baranami gorszymi niż ja. Ja byłem baran, a miałem jeszcze gorszych baranów, rozumiesz? Bo ja zawsze lubiłem zarządzać. To ja miałem, byłem, wiesz, jedno oko miałem na około ślepcy, to ja się czułem, ła! Wiesz, byłem takim szefem. I ja, jak się nawróciłem, to ja mówię, przecież posłuszeństwo to jest mega istotna rzecz. Ja muszę być posłuszny. Ja nie mogę kombinować jak kiedyś. Ja kiedyś zawsze kombinowałem. Kombinowałem. Rozumiecie, o co chodzi? Kombinowałem. Na przykład... Nie mogę mówić. Bo jeszcze nie minęły lata. Ale na przykład ja badałem kodeksy karne. Ja badałem precedensy sądowe. Ja patrzyłem, popełniając jakieś przestępstwo, jak ewentualnie, gdyby mnie złapano, wprowadzić w błąd. Czyli ja już, rozumiesz, cały system manipulacji podczas działania wprowadzałem, podczas tego planowania przestępstwa. I teraz, jak ja się nawróciłem, to ja mówię, okej, ja mam kulturę nieposłuszeństwa, kulturę krętactwa, kulturę unikania. Rozumiesz? Kulturę tłumaczenia się. Kulturę kłamania na własną korzyść. Ja nie mam kultury posłuszeństwa. Ja nie mam czegoś takiego, mówię, Panie Boże, w duszy swojej, że jak Twoje słowo mówi tak, to jest dla mnie taki amen. Ja nie mam. Mówię, Duchu Święty. O, tak nie będzie. Ja muszę to mieć. Bo ja o jakimkolwiek człowieku czytam, który jest zwycięstwem w Bogu, to jest człowiek posłuszny. Czytam o posłusznych ludziach w Piśmie Świętym, czytam o posłusznych ludziach w książkach, w publikacjach. Posłuszni ludzie. A ja krętacz. Umiem się wyłgać z każdej sytuacji. Rozumiesz? Tak wykręcę w ogóle kota ogonem, że ludzie już nie wiedzą, o co chodzi. O nie, mówię, Boże, nie mam kultury posłuszeństwa. Ja się tak modliłem, jak się Salomon modlił. Mówię, Boże, daj mi mądrość. Ja chcę być Tobie posłuszny, Panie mój. Ja decyduję się teraz. I wiecie co? Zacząłem robić kroki. Kroki. Bo żeby być posłusznym, to się robi kroki. To się ryzykuje, to się bierze jakąś Bożą prawdę i się w tą prawdę wchodzi. Nie czeka się, aż Pan mnie wprowadzi, aż Pan mnie nogę postawi, tam wsadzi Pan. Idź tam, nie bój się, włóż tam tę nogę, zrób ten krok. Na przykład, daję Wam proste przykłady posłuszeństwa. Bóg mówi w swoich prawdach coś o Tobie i mówi tak. Jesteś zwycięzcą. Wszystko możesz tym, który cię umacnia w Chrystusie. I koniec. I on tak cię widzi, takiego cię obserwuje, o taki jesteś. Czy ty się w ogóle z tym zgodzisz? Czy się zgodzisz w ogóle, że wszystko możesz tym, który cię umacnia w Chrystusie? Czy ty się zgodzisz, że wszystko możesz? Czy ty przyjmiesz tą rzecz intelektualnie? Usiądziesz sobie na swojej świętej pupci? I będziesz czekał na prowadzenie Pańskie. Czy też popatrzysz na jakąś dziedzinę życia sobie i tak, o, wszystko mogę, to i to. Mogę to zrobić. A potem pójdziesz w tamtą stronę, w którą byś nigdy nie poszedł i z tą rzecz zaczniesz robić. Wszystko ci z rąk będzie lecieć, ale ty będziesz mówił o sobie jako o fachowcu w tej dziedzinie. Czy ty to zrobisz?
czy okażesz posłuszeństwo. Czy jak Słowo Boże mówi, że Chrystus został odrzucony, abyś został zaakceptowany w rodzinie Bożej jako syn czy córka, to czy ty teraz z tym słowem ruszysz przeciwko twoim poniżeniom na poziomie emocji? Czy nie ruszysz? Czy pozwolisz sobie, aby twoje emocje, które są poniżone, płynęły w tym poniżeniu? Czy pozwolisz sobie na odczucia poniżenia? Czy pozwolisz sobie na odczucia bycia gorszym? Czy też zaczniesz mówić o sobie, że jesteś zaakceptowany, że się czujesz świetnie, że pójdziesz do kogoś w ogóle z ludzi i powiesz: słuchaj, czy ty widzisz, jaki jestem wspaniały? Czy ty nie masz ochoty mnie pocałować na przykład? W ogóle nie miałbyś ochoty na przykład dać mi 200 zł, dlatego że jestem taki cudowny? Czy ty weźmiesz ten mikrofonik i ustaniesz na ulicy i powiesz o tym, że spotkałeś Boga? Czy dalej będziesz się bujał w tej mentalności, tak? Że ja jestem taki słabiutki, malutki i tak bardzo w ogóle nic nie wart, że nie mogę tego zrobić? Czy pójdziesz za słowem? Czy okażesz posłuszeństwo? Zobacz, co to jest. Proste kroki. Proste kroki. Ja jeszcze nie słyszałem, żeby ktoś umarł na odrzucenie. Słyszeliście kiedyś? W akcie zgonu umarł, bo czuł się odrzucony. Nie. Bo ta choroba nie jest na śmierć. Bo to jest dawno rozwiązane na krzyżu Golgoty. Rozumiesz? W ogóle jakby się uparł, to by wszystko to wziął, podważył. Każdą formę nienaturalnej śmierci. Musisz wybierać bycie posłusznym. Musisz to robić każdego dnia. To cię nie będzie zdarzało, to się nie zdarzy raz w życiu. Diabeł to buntownik, nieposłuszny bydlak. I on nigdy nie będzie posłuszny. I on nigdy nie powróci do miejsca posłuszeństwa Bogu. I on zawsze, każdego dnia będzie składał nam propozycje krótkoterminowe albo długoterminowe, abyśmy nie byli posłuszni jak on, bo on, kurczę, szuka towarzystwa. Cholernie jest samotny. Rozumiecie? Demony, które za nim poszły, aniołowie, znaczy, którzy za nim poszli, tak? To one nie mają powrotu, ale one w ogóle nie są szczęśliwe, że za nim poszły. To nie są szczęśliwe byty. Nie. W ogóle żaden demon, nawet z tych najniższego rzędu, nie jest szczęśliwy. Diabeł szuka wśród ludzi, którzy są na obraz Boga, nieposłusznych, aby stwarzali mu możliwość funkcjonowania. On, ilekroć manifestuje swoje nieposłuszeństwo, tylekroć się dowartościowuje i czuje się trochę Bogiem. Rozumiesz? On tak ma. I on szuka nieposłusznych. Ja postanowiłem, że będę posłuszny w swoim życiu. Ludzie, jak wybierzemy kulturę posłuszeństwa i zaczniemy ją tworzyć, to w pewnym momencie zobaczycie, że to jest coś naturalnego. To się stanie w twoim życiu naturalne. Duchowa zasada przestanie być problematyczna. Spojrzysz, zastosujesz. Jeżeli będzie jakaś formuła walki, to tylko strzelisz diabła w mordę i pójdziesz sobie dalej w tą zasadę. Bez żadnej wielkiej szarpaniny. Na początku tak, na początku się poszarpiesz trochę. Ale się poszarp. Nic ci nie będzie. A potem będzie już fajnie. Będziesz już silny, silny i posłuszeństwo dla ciebie nie będzie problemem. Jarzmo Chrystusowe będzie lekkie. Rozumiesz? Wyjdź z tej mentalności komfortu takiego.
że jak coś jest trudne na początku, to teraz to nie jest od Boga. No weź. Powiedz to Jezusowi, jak szedł na krzyż. No weź. Powiedz to świętemu Pawłowi, jak w niego kamieniami tłukli. Tak? No weź im to powiedz później. To nie, rozumiesz? No co im powiesz? Przecież to nieprawda, przyjaciele, w ogóle, że nasze życie to jest życie, które jest łatwym życiem. No nie jest to łatwe życie. No to cholernie trudne to życie jest. No, takie życie wybraliśmy. Wybraliśmy potwornie trudne życie. My będziemy w nim zwyciężać zawsze. A to nie jest łatwe takie. Ja nigdy nie liczyłem, że będzie łatwo. Prawdziwie. Chodzi o to, żeby było prawdziwie, miłośnie. Łatwo to. Jakby nie kręci mnie ani jak jest ciężko, ani jak jest łatwo. W ogóle mnie to jakby nie obchodzi. O. Jakby nie stymuluje mnie, że jak jest ciężko, to teraz coś zdobywam, czy coś. Ja sobie nic nie udowadniam. Rozumiesz, o co chodzi? Ja, wiesz, nie spotykam się z kimś, nie mówi Artur Ceroński, mówi dwa razy zdobyłem Mount Everest, mówię bez tlenu. Wiesz, tak się ludzie przedstawiają. Wiesz, o co chodzi? No więc to mnie obchodzi, że byłeś na Mount Everestie. No wiesz, nie obchodzi cię? Nie. Mówię, no w ogóle tak jest. Twoja osobista tragedia. No wlazłeś na Mount Everest. No nie wiem po co. No po co tam wlazłeś? No po co? No po co wlazłeś na Mount Everest? Człowieku, 8 kilosów do góry lazłeś, człowieku, przy minus 40 stopniach. Rozumiesz? Po co? Po co tam lazłeś? Po co? Po co piłeś mleko jaków z włosami? Po co to robiłeś przez 3 miesiące i zapłaciłeś za to 100 tysięcy papieru? Idioto! Żeby co? Powiem ci, żeby co? Żeby sobie coś udowodnić. Jesteś cienki jak żyletka Paul Silver. Cienki jesteś. Dlatego trudność mnie nie stymuluje. A z drugiej strony mnie nie przeraża. Co mnie to obchodzi? Czy jest trudno, czy łatwo? Ważne, że jest prawdziwie. Ważne, że życie płynie. Ważne, że kocham i jestem kochany. Posłuszeństwo to moje życie. Jestem człowiekiem, który ma kulturę posłuszeństwa. Biorę Bożą prawdę i mówię tak i amen. Potem padam na kolana i mówię, Duchu Święty, nie wiem o co kaman, potrzebuję tutaj światła na ten temat, ale ja już wybrałem. Ja już wybrałem, ja idę w tamtą stronę. Teraz biorę od Ciebie jeszcze więcej rozumu, Duchu Święty, jeszcze więcej mądrości, jeszcze więcej mocy, jeszcze więcej siły. Ale ja już wybrałem posłuszeństwo. Miecz mnie nie pożre. Wiesz, co mi może diabeł zrobić? Ogolić mnie nogi na tym mieczem. Rozumiesz? Miecz mnie nie pożre, bo wybrałem bycie posłusznym. Z dóbr ziemi spożywał będę do końca moich dni. Będę szczęśliwy, będę miał zawsze sukces. Dlatego, że jestem posłuszny. Nie siedzę dzisiaj i się nie modlę o długie życie, o szczęście, o różne rzeczy. Ja w ogóle nie robię takich rzeczy. Ja wybrałem kulturę posłuszeństwa. Ja badam Słowo. Ja przebywam z Bogiem. Ja szukam Bożego prowadzenia. I jestem temu posłuszny. Jestem posłuszny objawieniom, które mam. Jestem posłuszny temu, co przychodzi do mnie od mędrców, którzy mnie otaczają. Jestem posłuszny temu, co przychodzi do mnie ze Słowa. Jestem posłuszny temu. Jestem posłuszny od górnym zasadom duchowym, które od dawna z nami są, które są stałe i niezmienne. Temu jestem posłuszny. I tego, jakby na tą stronę skierowany. Mój apel do was. Wytwarzajcie kulturę posłuszeństwa. Nie ma bata nad tobą. Nie ma strażnika. Nikt cię nie będzie pilnował. W Królestwie Bożym nikt nikogo nie pilnuje. Królestwo Boże to nie jest zoo, że są klatki, jakiś ekonom, co tam chodzi i otwiera te klatki, żeby tam jeść dać i batem przylać, jak jest się niegrzesznym. Nie ma bata na ciebie. W ogóle wiecie, że nie ma bata na nas? No nic na nas nie ma, no. I jednocześnie, nie będąc posłusznymi, wpadamy w diabelskie sidła. No i co teraz robimy? Przyjdziesz do Boga i co powiesz? Panie Boże, znowu siedzę tutaj u diabła.
Tak, wpadłem na chwilę i tak zostałem 4 lata już. Bym wyszedł już. Już bym wyszedł. Pomóż. No i on pomoże. Tak? Ale 4 lata schrzaniłeś. 4 lata schrzaniłeś. Po co to było schrzanić te 4 lata? Wiesz, ile ty byś narobił przez 4 lata? Człowieku. Przez 4 lata to Jezusa służba trwała 3,5 roku tylko. Wiesz, co on narobił przez 3,5 roku? Proszę cię, żebyś dzisiaj jeszcze przyjął kulturę posłuszeństwa jako rzecz stałą do twojego życia. Żebyś przyszedł do Boga i powiedział: Boże, ja będę ci posłuszny we wszystkim. We wszystkim. Ucz mnie, Duchu Święty, w jaki sposób ja mam realizować to posłuszeństwo. Chcę słyszeć, widzieć, jasno analizować. Jestem czujny. Nie boję się, nie spinam się, ale podejmuję decyzję, że będę wytwarzał kulturę posłuszeństwa. Wstańmy, proszę. Ojcze, ja modlę się i dziękuję Ci za to, że Ty zawsze nas wysłuchujesz. Ojcze, my dziękujemy Tobie, że Ty jesteś Bogiem, który daje nam światło na Twoją prawdę. Duchu Święty, my ogłaszamy naszą otwartość na posłuszeństwo Twojemu Słowu. Duchu Święty, my wiemy, jak to jest ważne. I my teraz deklarujemy, że będziemy posłuszni we wszystkim. Będziemy posłuszni Twojemu głosowi, Twojemu wewnętrznemu przekonaniu, Twojemu słowu. Będziemy posłuszni temu, co przychodzi do nas od Ciebie przez mędrców. Z każdej strony, Duchu Święty. Będziemy posłuszni. Zamykamy się na wszelkie nieposłuszeństwo. Przeklinamy wszelką formę wypierania prawdy w naszym życiu. Ustanawiamy w imieniu Jezusa, że nigdy do naszego życia nie przyjdzie bunt, nieposłuszeństwo i krnąbrność. Jesteśmy na to zamknięci. Dziękujemy Ci, Duchu Święty. Bierzemy od Ciebie mądrość i rozum i duchowe rozeznanie, abyśmy zawsze postępowali tak, jak Ty pokazałeś nam przez swoje objawienie. Amen.